aktywnie pracują przy budowie ośrodka zdrowia, cmentarza i kościoła parafialnego w Rudnika. Oczywiście realizując swoje zadania statutowe, gaszą pożary, szkolą się, ćwiczą i uczestniczą w zawodach. Ostatnie lata to duży postęp w rozwoju naszej straży. Zmieniamy się tylko wyposażenie i umundurowanie, ale nade wszystko dbamy o swoją remizę i przyległy do niej plac. Do najważniejszych robót zaliczyć należy wymianę wszystkich okien, renowację syreny alarmowej, wymiana pokrycia dachu, modernizację klatki schodowej, sali głównej oraz kuchni i toalety. Zakupujemy też nowe stoły i krzesła. Stopniowo doposażamy także zaplecze kuchenne. W obecnej chwili OSP Rudniki liczy 10 druhen, 32 druhów czynnych i 2 druhów honorowych. Rok 2011 przyniósł duże zmiany w jednostce. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd. Miejsce poprzedniego prezesa Adama Szmukiera, obecnego wójta gminy, zajął Grzegorz Maciążek. Jego zastępcą wybrano Edwarda Wolnego. Funkcja naczelnika pełni Rafał Piotrowski, a jego zastępcą jest Łukasz Maciążek. Sekretarzem jest Michał Zacłona, gospodarzem Stanisława Konieczna, natomiast skarbnikiem jest Alicja Marzyk. W 2012 roku społeczeństwo Rudnik i Skałki ufundowało nowy trzeci z kolei sztandar. Chrzestnymi tego sztandaru zostali Bożena Olszewska-Motyl, sołtys Rudnik Józef Pleban i sołtys Skałki Wojciech Kazanecki. Za bardzo aktywną działalność i wzorową postawę jednostka nasza została odznaczona najwyższym odznaczeniem w województwie, złotą odznaką honorową. Za zasługi dla województwa śląskiego wręczenie odznaki odbyło się przy okazji przekazania sztandaru. Straż nasza pomimo licznych sukcesów nie spoczęła na laurach i stale pracuje na swój wizerunek. W ubiegłym roku za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Jury złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na zagospodarowanie placu przed remizą. Pozyskaliśmy również pieniądze z Funduszu Sołeckiego na remont wnętrza remizy. Wszystkie te prace obecnie realizujemy i są na ukończeniu. Zachęcam do obejrzenia wnętrza wyremontowanej remizy, jak również do korzystania z oddanego dziś społeczeństwu placu zabaw i sfery kulturalnej. Wyrażam przekonanie, że nasi poprzednicy, którzy 90 lat temu zakładali straż, jak również kolejne pokolenia strażaków, którzy odeszli już na wieczną wartę, są dumni z naszych dokonań. Myślę także, że nasze pokolenie strażaków nie zawiodło społeczeństwa i godnie wypełniamy swoją misję. Zgodnie ze strażackim zawołaniem strażackim, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. W okresie 90 lat istnienia z naszych szeregów na zawsze odeszło wielu pracowników, pracowitych i szlachetnych strażaków. Nie sposób wymienić tu wszystkich z nazwiska i piastowanej funkcji. Niemniej jednak bardzo teraz proszę wszystkich Państwa zgromadzonych na naszej uroczystości o powstanie, a nasza syrena strażacka, ta sama, która zwoływała nas do pożarów, niech zawyje ku pamięci wszystkich naszych poprzedników. Szanowni Państwo, decyzją Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Zawierciu za wyróżniającą pracę i postawę przyznano odznakę Strażak Wzorowy dla następujących druhów. Druh Grzegorz Stańczy, druh Paweł Wolny, druh Mateusz Orman. Wyróżnionych proszę o wystąpienie, a prezesa gminnego drucha Adama Szmukiera i zastępcę komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu starszego kapitana Radosława Lendora proszę o dokonanie dekoracji. Wręczam tę odznakę wzorowego strażaka jako dowód wzorowej służby.
gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Drogie druhny, drodzy druhowie, szanowni goście, szanowni Państwo i drogie panie z KGW Rudniki, witamy Was bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zawód strażaka, a może trzeba inaczej powiedzieć służba strażaka, to cieszy się wśród społeczeństwa największym zaufaniem. I dzień taki jak dzisiaj, jest to dzień, kiedy wszyscy możemy tutaj sobie powiedzieć dziękujemy Wam za to, bo jesteście wyjątkowi. I za tą wyjątkowość, za te 90 lat i jeszcze na następne, w imieniu swoim, w imieniu wszystkich gości, w imieniu marszałka, w imieniu pana starosty, wszystkim Wam składamy najserdeczniejsze życzenia na następne dziesięciolecia. Wszystkiego najlepszego. Dołączamy do tego jeszcze symboliczne prezenty. Pozdrowienia od pani poseł, europoseł, pani Małgorzaty Handzlik. Drodzy strażacy, wszystkiego najlepszego. Szanowne druhny, szanowni druhowie strażacy, mieszkańcy Rudnik i Sokolnik, pozwolicie, że w imieniu własnym i prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej starosty Zawrycieńskiego Rafała Krupy złożę serdeczne gratulacje i życzenia z okazji tak świetnego jubileuszu 90-lecia. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach z okazji jubileuszu 90-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach wszystkim strażakom, ochotnikom oraz mieszkańcom Rudnik składam serdeczne gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania za długoletnią ofiarną społeczną działalność w Służbie Ochrony Przeciwpożarowej za krzewienie pięknych tradycji strażackich. Niech Wasz trud, a jednocześnie poświęcenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest kontynuatorem chlubnej tradycji ruchu strażackiego, wyrażającego się bezinteresownym niesieniu pomocy służbie ojczyźnie, będzie źródłem osobistej satysfakcji i wyrazem społecznego uznania. Życzę Wam oraz Waszym rodzinom szczęścia w życiu osobistym i pomyślności w dalszej pracy społecznej w pożarnictwie. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej starosta zawrycieński Rafał Krupa. Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać i przekazać na ręce Pana Prezesa list gratulacyjny skierowany od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach. Z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach w imieniu pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz swoim własnym składam na ręce Zarządu najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy dotychczasową pełną zaangażowania, aktywną działalnością pożarniczą przyczynili się do rozwoju jednostki oraz poprawy bezpieczeństwa pożarowego gminy i powiatu. Niech ten piękny jubileusz rozwija i umacnia tradycję Waszej jednostki, która na przestrzeni 90 lat wiernie służyła ojczyźnie i jej obywatelom, ratując ich mienie, zdrowie i życie.
Pragnę również przekazać życzenia wielu satysfakcji z działalności społecznej, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, jak i osobistym. Dla Was, druhowie, i Waszych najbliższych. Podpisał ze strażackim pozdrowieniem brygadier Marek Fiuta. Szanowni Państwo, dzisiejszy jubileusz to doskonała okazja do podsumowań i podziękowań za wszystko, co dokonało się w ostatnim okresie czasu. Jak już Szanowni Państwo doskonale wiecie, zrobiono bardzo wiele. Dużo jest jeszcze do zrobienia, ale mając tak wartościową ekipę, śmiało możemy patrzeć w przyszłość. W nieodpłatnych, bezinteresownych pracach szczególnie wyróżnili się i przyczynili do właściwego wykonawstwa robót następujące osoby. Pan Cezary Barczyk, wiceprezes lokalnej grupy działania Perła Jury. To dzięki niemu Straż Nasza mogła pozyskać dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. Dziękujemy serdecznie, pani starosto. Pan Czesław Maciążek, jego syn Marek, wywodzący się z Rudnik, obecnie zamieszkały we Włodowicach, którzy z wielkim zapałem i poświęceniem zmodernizowali centralne ogrzewanie w remizie. Z wielką atencją i szacunkiem chcę podziękować panu wicemarszałkowi Stanisławowi Dąbrowie za życzliwość, jaką darzy gminę Włodowice i nas wspiera, abyśmy mogli pozyskiwać niezbędne środki do rozwoju gminy. Dziękujemy, panie marszałku. Serdecznie dziękuję Łukaszowi Domagale, który przepięknie wygładził ściany w remizie. Panu Tomaszowi Trepce, zamieszkałem we Włodowicach, za położenie tynku mineralnego w remizie. Pracę wykonał nieodpłatnie. Grzegorzowi Dąbrowie i jego synowi Bartłomiejowi za pracę ziemne swoją koparką. Panu Eugeniuszowi Zielińskiemu, zamieszkałemu w Borowym Polu, za pracę ziemne swoim sprzętem. Panu sołtysowi Rudnik, Józefowi Plebanowi za niezliczoną liczbę godzin przepracowanych rzetelnie kielnią, łopatą i grabkami zarówno w remizie, jak na placu przed remizą. Wielkie dzięki, panie Józefie. Wielki szacun. Panu sołtysowi Skałki, Wojciechowi Kazaneckiemu za nieodpłatne wykonanie gabloty na sztandary, elementów ogrodzenia placu zabaw, jak również piaskownicy. Serdecznie dziękuję panu radnemu Zbigniewowi Zającowi za olbrzymi wkład pracy przy zagospodarowaniu tego placu, wykonaniu piaskownicy i prac wewnątrz remizy. Wielkie dzięki, panie Zbyszku, panie radny. Serdecznie z tego miejsca dziękuję pani przewodniczącej Rady Gminy Włodowice Mirosławie Jenderko, która wspólnie z panem Januszem Okraską nieodpłatnie wykonali projekt zagospodarowania tego miejsca. Panu Pawłowi Mejerowi za pracę przy budowie placu zabaw i modernizacji wnętrza remizy. Ponadto wielkie słowa uznania i wdzięczności kieruję do druhów strażaków z OSP Rudniki, począwszy od prezesa Grzegorza Maciążka, który z wielką pasją i energią jakże aktywnie brał udział we wszystkich pracach remontowych i budowlanych. Był całym mózgiem i głównym inżynierem prac. Nie było czynności, do której nie przyłożyłby swojego palca. Poświęcił wiele czasu, serca i energii. Wielkie brawa, panie Grzegorzu. Podobnie pan druh Rafał Piotrowski, druh Łukasz Maciążek i druh Grzegorz Rok. Oni od samego początku prac bardzo aktywnie, nie bacząc na różne przeciwności losu, wykonali wzorowo każdą robotę. Wielkie słowa uznania i szacunku kieruję do druhów Edwarda Wolnego, drucha Adama Bomby, druhny Stanisławy Koniecznej i drucha Grzegorza Stańczyka
Zawsze wzorowo, z entuzjazmem i pracowitością przyczyniali się do realizacji naszych zadań. Praktycznie wszyscy druhowie włączyli się w to wielkie dzieło i za to wszystko szczerze i serdecznie wam dziękuję. Nie sposób pominąć zasług mojego poprzednika, a obecnego wójta gminy, który jest członkiem naszej straży. On również aktywnie włączył się w prace remontowe i poczynając od remontu wnętrza remizy, poprzez pracę, przez zagospodarowanie placu, na którym jesteśmy, bardzo aktywnie, niemal codziennie pracował, dając dobry przykład dla nas wszystkich. Równie ważna jest jego pomoc przy realizacji różnych formalności urzędowych, które musieliśmy załatwić przy realizacji tego zadania. Przy tej okazji dziękuję Adamowi Sznukierowi i jego małżonce Edycie za ufundowanie drzwi wejściowych do sali głównej w remizie. Wielki szacunek i wdzięczność wyrażam wobec Państwa Koła Gospodyń w Rudnikach za wsparcie i wszelką pomoc przy pracach porządkowych. W tym miejscu warto podkreślić, że panie spontanicznie w miesiącu kwietniu zebrały składkę w kwocie 2,5 tysiąca złotych, przekazując na naszą straż. Serdecznie dziękuję społeczeństwu Rudnik, które na zebraniu wiejskim podjęło decyzję o przekazaniu w całości Funduszu Sołeckiego na naszą straż. Dziś możemy cieszyć się i podziwiać, jak wielkie rzeczy udało nam się dokonać. Myślę, że Państwo nie zawiedliście się na naszej straży. Dziękuję za uwagę. Stosowny adres dla drucha prezesa wręczam osobiście. Szanowni Państwo, powoli dobiega końca nasza oficjalna część uroczystości. Dziękuję dostojnym gościom za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości. Wszystkim mieszkańcom Rudnik i Skałki za liczne dowody sympatii i wspierania naszej działalności. Serdecznie zapraszam do stolika z wyłożoną kroniką, gdzie można dokonać pamiątkowego wpisu. Istnieje również możliwość przekazania wpłat pieniędzy na rozwój naszej straży. Wpłaty przyjmowała będzie nasza druhna skarbnik Alicja Marzec. Następnie zapraszam na występy artystyczne i zabawę taneczną. Proszę komendanta uroczystości drucha Zdzisława Struzika o rozformowanie szyku i odprowadzenie sztandaru. Chodź.